Szanowni Państwo, w pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe. Wyniki, które na poziomie EBITDA i zysku operacyjnego były zgodne z prognozami analityków. Przychody Grupy Tauron zwiększyły się w ujęciu rocznym o 3%, osiągając poziom ponad 5,5 miliarda złotych. W tym okresie wypracowaliśmy niemal miliard złotych w wyniku EBITDA, z czego ponad 70% wygenerował regulowany segment dystrybucja. Warto zwrócić uwagę na znaczną poprawę wyników operacyjnych i finansowych segmentu wydobycie. Tak jak zapowiadaliśmy, wdrożyliśmy szereg skutecznych działań o charakterze optymalizacyjnym, co zaowocowało uzyskaniem wysokiego poziomu wydobycia, to jest niemal 1,2 miliona ton. W pierwszym kwartale Grupa Tauron przeznaczyła 940 milionów złotych na realizację projektów inwestycyjnych. W segmencie dystrybucja wydatkowaliśmy niemal 500 milionów złotych na modernizację sieci i budowę nowych przyłączy. Pozwoliło to na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W segmencie wytwarzanie przeznaczyliśmy na inwestycje łącznie 360 milionów złotych, z czego ponad 200 milionów na realizację naszego największego projektu w Jaworznie. Budowa bloku jest zaawansowana w 98%. Warto również nadmienić, że w pierwszym kwartale, mimo rozwijającej się pandemii koronawirusa, Grupa Tauron skutecznie pozyskiwała finansowanie zewnętrzne. W marcu podpisaliśmy umowę kredytu z konsorcjum banków o wartości 500 milionów złotych. Pozyskane środki będą mogły być przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne z wyłączeniem finansowania nowych projektów związanych z aktywami węglowymi. Oprocentowanie tego kredytu będzie zależało od stopnia realizacji kryteriów ekologicznych zawartych w umowie, takich jak redukcja emisyjności oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w miksie wytwórczym grupy. Druga umowa została podpisana z bankiem SMBC, a jej wartość to również 500 milionów złotych. Istotnym elementem w zakresie finansowania zielonego zwrotu Taurona było podpisanie porozumienia z funduszami zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotyczy ono wspólnych inwestycji w odnawialne źródła energii, przede wszystkim w farmy wiatrowe na lądzie i farmy fotowoltaiczne. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że zielony zwrot Taurona nabiera tempa i ma coraz większe znaczenie w naszych wynikach finansowych. W pierwszym kwartale tego roku EBITDA segmentu odnawialne źródła energii wzrosła o prawie 70% w ujęciu rocznym. W ramach zielonego zwrotu Taurona aktywnie uczestniczymy w rozwoju elektromobilności w Polsce. Dzięki nam Katowice są pierwszym polskim miastem, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności. W stolicy Górnego Śląska działa już 115 punktów ładowania, a 86 z nich zbudował Tauron. Co więcej, od początku tego roku wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych Taurona oferują energię pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Warto nadmienić, że w pierwszym kwartale Tauron przyłączył do sieci energetycznej blisko 12 tysięcy mikroinstalacji o mocy ponad 80 MW. To prawie 5 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie łączna moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych w pierwszym kwartale wyniosła niemal 100 MW. Szanowni Państwo, czynnikiem, który może wpływać na działalność Grupy Tauron w kolejnych okresach jest epidemia COVID-19. W pierwszym kwartale jej wpływ był relatywnie niewielki i ograniczał się do ujęcia szacunku odpisów aktualizacyjnych z tytułu oczekiwanych strat kredytowych i wyceny instrumentów finansowych. Cieszę się, że nie doszło do zakłóceń o charakterze operacyjnym w żadnej ze spółek Grupy Tauron. Podejmujemy szereg działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę pracowników poszczególnych spółek grupy. W celu ograniczenia negatywnych skutków obecnej sytuacji wdrażamy także szereg inicjatyw. Dla przykładu, od maja przez 3 miesiące pracownicy segmentu wydobycie będą pracowali przez 4 dni w tygodniu, a ich wynagrodzenie w tym okresie zostanie obniżone o 20%. Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem za pierwszy kwartał 2020 roku
oraz do bezpośredniego kontaktu z zespołem relacji inwestorskich.